Siema, jesteśmy na Smolnie. Nie zdążyliśmy się z wami przywitać, dopiero co skończyliśmy ogarniać się, że tak powiem, trochę odpoczywaliśmy. A już mamy dla was rybkę. Tak oto ona wygląda. Tak wygląda rybka. Szalona ósemka. Dała nam popalić, weszła w trzcinki. Także wypuszczamy rybkę. Piękny, ciemny, piękna rybka. Zwracamy jej życie, niech pływa dalej i cieszy kolejnych karpiarzy. Witajcie kochani, Karpkin Pomorze, Krzysiek z tej strony. Bitwa karpiowa. U nas oczywiście co? Jezioro Smolno. Po dwóch dobach oczekiwania w jednej miejscówce skusił się łobuziak. Piękna dyszka, zdrowa, silna. To, czego wszyscy pragniemy. Rybka wzięła z 15 minut temu. Także już ją odkażamy i zwracamy jej od razu wolność, bo naprawdę jest mega ciepło. Są bardzo trudne warunki i dla rybek, i dla nas, ale nie poddajemy się, walczymy. Teraz pokażę wam taką piękną zdobycz i oddamy jej wolność w to miejsce, gdzie powinna być. Skokliwa. Dobra. Wypuszczamy rybkę pomalutku. Już jest nasz. Chodź ze mną. Razem ze mną pójdziesz. Wracaj. Urośnij i daj frajdę kolejnym. Tak to się robi. Just stay.
Witajcie kochani, Smolno się nie poddaje, Adaś walczy z rybką. Rybka wzięła tam spod drugiej strony, spod trzcinek. Trzy doby nęcona miejscówka. Trzy doby nie odpuszczaliśmy tego miejsca. Były pojedyncze piki, ale nie było rybki. Nie, jedna była, tak Adaś, jedna była moja. Tak, no kawałeczek dalej tak. W prawo od tej miejscówki. No to zostawiliśmy tam jednak dwa zestawy i walczymy. Może być ciekawa ryba. No, nie szalałbym z tym ciekawa, ale no tak. Nie liczy się jakość. Ale mi brakowało tego, wiecie, jak mi brakowało tego holu na uspokojenie. To jest jakby normalnie dostał, no nie wiem, kurde, jakąś całą dawkę, jakąś dużą neospazminę albo czegoś. Adaś, ja przygotuję podbieraczek. Tak, bo rybka już jest tuż. Zobaczymy, gdzie jest rybka. Może uda się pokazać naszym widzom. Czyżby się budzi? Robi się fajnie. Uważaj na ten, na pontonik, Adaś, i pomost. Tak, tak, trzeba przełożyć zestawy, Adam. Bo już będzie ściągał zaraz. Podniesiesz ją delikatnie? Uważkę. Poda. Cyk, cyk. I cyk. O, udało się. Wracamy do holu. Drodzy Państwo. O, tylko nie zepnij, Adam, nie zepnij, bo ty masz ostatnio pecha. Ale kij pięknie pracuje. Co prawda są to dosyć długie kije, jeszcze trochę czasu mam, ale praca tego kija wybacza wiele błędów. Cóż to jest za rybka? Taka. No jest to coś ciekawego. No nie pod pomost nie idziemy, nie idziemy pod pomost. Troszkę się budzi. Jest walka. Amulet lekko. Jak będzie chciał odjechać, to niech sobie jedzie. Ale już mamy strzałóweczkę. A, bączek. Ale radość z takiej wody. Coś niesamowitego wam powiem. Ole, walczy. U jest. U Jezus, no dobra, też to sobie tam jeszcze ci nawet odkręcę. Luz jest. No, strzałówka jest bardzo miękka, rozciągliwa, więc ona oddaje jego pracę. No, on jeszcze nie jest gotowy. Fajnie, że to jest głęboko przy pomoście, można się z tą rybką troszeczkę dać jej szansę. Tak, hol jak nie na Smolno, nie? Tak. Do pomostu. Jak nie Smolno. Czasami się udaje. Bardzo silne są tutaj te ryby dzikie. To trzeba podkreślić na pewno. Są to dzikie rybki. No jeszcze ma energię. Co ja bym lekko do góry podniosę, to odchodzi. Może będzie złoto. Ja się cofnę. Małe złoto. Ja się cofnę troszeczkę, żeby ci ją tutaj. Rybka już jest u nas. Teraz Krzysiu i
specjalista, który naprawdę podbiera świetnie rybki. Jednym strzałem rybę w pełnym pędzie potrafił podebrać. Szalona ósemka i hol do brzegu na Smolnie. To się rzadko zdarza. Zobaczcie, jakie ma tutaj piękne ułuszczenie. Coś pięknego. Piękne łuski. Jest gorąca woda, także nie trzymamy rybki w slingu, tylko od razu ją wypuszczamy do wody. Pamiętajcie o tym, żeby zawsze wypuszczać rybki. Nieważne, czy to na komercji, czy na PZW. Rybkę należy wypuścić do wody. Tam, gdzie jej dom. Piękno Smolna i nasza wywózka. Orzeszek i kuleczki. PV-eczka i lecimy tam. Uważaj. No. Wpuszczamy rybkę po piątej dobie, zwracamy jej wolność, taki oto piękna, szalona 6,5, ale zaraz zobaczycie, jak machnie, pójdzie jak torpeda, bo w ogóle się nie słucha. Piękna ryba. Jeszcze. Puszczamy linka, Krzysia połów, 5 minut po wywózce. Siemanko, jesteśmy nad jeziorem Smolno. Jak zwykle zaczynamy od końca, można powiedzieć, czyli nagrywamy wstęp na zakończenie. W sumie tak. Wstęp o zakończenie to i to, nie? Dokładnie, witajcie i posłuchajcie, chyba... co mam do powiedzenia. Jestem ja, Adam, Rolka Carp TV i Krzysiek z Carp Team Pomorze. Jesteśmy tu razem na zasiadce, łowimy. Byliśmy tutaj w 6 dób. Tak jest. Udało się wypracować około 14 brań. No, jak liczyć liny i leszcze, to może nawet trochę więcej. Ale no. Karpiowych to około tam 13-14 brań, z czego mamy 7 karpi, 4 liny i no, parę leszczy. No wiadomo, jak to bywa. Trochę spinek zaliczyliśmy, niestety drzewa nas troszeczkę pokonały. Krzysiu coś więcej powie na ten temat, on nurkował. No niestety, no. Miejsca, w których łowimy, jak widać za nami, no nie są łatwe, nie są łatwe, są duże trudności, niestety porządne zestawy muszą być, żeby ta rybka, jeżeli już wejdzie, a wchodzi w 99% tam gdzie jest jej najlepiej, a dla nas najgorzej. I no niestety, no kilka razy nam się zdarzyło, że zestaw został na zaplątany w drzewie, a rybki już nie było. Tak było też, jak nie mogliśmy wyjąć zestawu, nie widzieliśmy nawet go. Udało się go wyjąć, ale po nurkowaniu, decyzji, która no musiała nastąpić, bo nie wiedzieliśmy, czy tam jest ryba, czy nie. No dokładnie. Trzeba było szybko zareagować, no to
ciach, strój zrzucony i nurek z pontonu do wody. Jak się za nogę trzymałem, żeby nie utonął. Nie, no na spokojnie wszystko było na spokojnie, bez, tak. bez żadnego, bez nerwów, opanowanie. Przemyślane rozwiązanie po tak. prostu, no nie było wyjścia, tak? Nie było wyjścia, trzeba było zanurkować niestety i dojść do tej gałęzi i zobaczyć jak to wygląda. No udało się ten zestaw wyciągnąć, niestety albo stety bez rybki. Rybka już sobie dawno odpłynęła i... poradziła sobie. Dokładnie. Dlatego stosujemy właśnie haczyki bezzadziorowe w takiej sytuacji. Tak, trzeba, no. Bo jeżeli no zda, może się zdarzyć sytuacja, że gdzieś ta strzałówka, nawet ta 60, 70 nam strzeli po prostu, no bo różnie to bywa, no będzie jakiś kamień gdzieś przy tym, zaplącze, jakąś ósemeczkę zrobi. Przetrze się o drzewo. Przetrze się i my albo po prostu wyciągając zestaw to po prostu no możemy go uszkodzić. I też po prostu zerwać, nie? I zostaje tam na dole. Dlatego muszą być haki bezzadziorowe w razie, gdyby ryba została z haczykiem. Dokładnie. Idąc dalej, co byśmy wam opowiedzieli? Na pewno gdzie łowiliśmy. No to jak widzicie tutaj, idąc dalej, mamy trzy takie miejsca, gdzie można połowić przy drzewach, ale no odradzamy łowienie w środku drzew. No my żeśmy podjęli taką decyzję, że po tych spiętych rybkach odsuwamy się, odsunęliśmy się o jakieś 15 metrów od krańca drzew. Tak, tutaj za Adasiem zobaczycie tak, tam, prawdopodobnie tam. Marker. O ile będzie go widać, no tam jesteśmy odsunięci jeszcze od markera na lewo. No i udało się stamtąd zrobić również rybkę, także no nie trzeba siedzieć centralnie w tych drzewach, można się od nich odsunąć tak. I one też podejdą. Następnie, to teraz nie zobaczycie, to na przebitkach, albo Krzysiu pokażę wam tak. mniej więcej miejscówki, gdzie łowiliśmy. Podnieś w górę. O. Tam mamy trzcinki i tam leży 5 zestawów, tak od prawej. Patrząc na 3 brzozy, jest pierwszy zestaw pomiędzy trzema pojedynczymi białymi brzozami, a tą jedną wygiętą w prawo jest pierwszy zestaw. Następnie patrząc w lewo, mamy taką złamaną brzozę, nie wiem czy będziecie to tutaj widzieć, jak przyjedziecie to na pewno zobaczycie. Tam jest drugi, trzeci jest przy pomoście, tam jest stary pomost, jeszcze nie zatopiony można powiedzieć. Tam też była rybka, następnie jest kawałeczek w lewo, jest zatoka. W tej zatoczce było jedno branie, bodajże tak, jedno branie było z tej zatoczki. Tam mamy 2 zestawy na tak zwanego konika ostatniej nadziei, no ale niestety dzisiejszej nocy tam nic nie pojechało, wszystkie brania jechały z prawej strony. No i udało się złowić parę rybek. Ogólnie rzecz biorąc, wrócimy do was, jeszcze coś tutaj pogadamy. Ogólnie rzecz biorąc, no padło trochę ryb, było trochę brań, mieliśmy co robić. Tak. Wspomnienia niesamowite, Smolno obdarowało nas tym, co ma najlepsze. No i wory doświadczenia, nie? Wory doświadczenia, pewne przemyślenia, parę błędów, które popełniliśmy. Trzeba to po prostu wyegzekwować, na drugi raz troszeczkę lepiej się przygotować. Tak jest. I przyjechać, wyrównać rachunki. Aczkolwiek skuteczność mamy około 60%. Już jak teraz, na te warunki to no jak myślę, na te warunki też nie jest najgorzej, jest nie? Jest okej. Bywało czasami, że się ma 10% skuteczności, tak jak my na początku. 2 ryby, a potem same spinki, no ale... Wyczuliśmy błędy, tak. Małe korekcje na zestawach i udało się. Wróciliśmy do gry. Wszyscy się uczymy, człowiek się uczy całe życie, a i tak głupim umiera. No dokładnie. No dobra, nie będziemy przedłużać, my się pakujemy, może coś jeszcze pojedzie. Jak pojedzie, to zobaczycie rybkę, jak nie pojedzie, to po prostu się żegnamy. I zapraszamy tak. was do śledzenia Carp Team Pomorze, a także Rolka Carp TV. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć. Do następnego. Hejo. Ostatnia doba. W sumie pakujemy się, zwijamy.
I pojechało, no. Nagroda w postaci, o, takiego pięknego karpiuszonka, którego wypuszczamy. Branie na truskaweczkę, na dirigu i rybka wraca do siebie. Ja nie będę z tobą nurkował, kolega. Wygodnie ci, tak? O. I poszedł głębiny. No to by było na tyle. Zwijamy się i do zobaczenia w następnych filmach. Hej! So